Oryginalne Siedmiu Wspaniałych, a raczej remake filmu Akiry Kurosawy, to jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, ponieważ moja mama jest wielką fanką westernów i ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy oglądała właśnie Siedmiu Wspaniałych czy serial Bonanza. A teraz przyszła pora na remake remake'u, czyli kolejnych Siedmiu Wspaniałych, tym razem 2016. Siedmiu Wspaniałych w reżyserii Antonego Fokła to taki bardzo dobrze skrojony film. W głównych rolach mamy Chrisa Pratta oraz Denzela Washingtona i można byłoby się spodziewać, że wymienię jeszcze pięć innych nazwisk, no bo mamy Siedmiu Wspaniałych, ale nie oszukujmy się, tak naprawdę te dwie postacie, te dwie role są tutaj tymi głównymi. Wiele osób zarzuci, że ten film jest powtarzalny, no bo takich historii, gdzie grupka ludzi trochę wyjętych spod prawa stawia się w obronie tych uciśnionych i staje naprzeciw jakiemuś większemu złu, żeby obronić tych właśnie słabszych, no powtarza nam się po prostu od wieków w Hollywood i tutaj nie jest nic zaskakującego, tutaj nic się nie dzieje zaskakującego. Natomiast ten film z drugiej strony przez tą prostotę musi nadrabiać charakterami postaci i tutaj jak najbardziej się udało. No bo Denzel Washington to jest klasa sama w sobie. W jednych filmach mu się chce bardziej, w drugich trochę mniej. Chris Pratt to jest Chris Pratt. I od momentu, kiedy zagrał on w Strażnika Galaktyki i zagrał Star-Lorda, to powiem wam, że trochę wyczekuję kolejnych jego filmów i jestem bardzo ciekaw, jak sobie on będzie radził dalej. Ale po tym filmie mam troszkę wrażenie, że tak naprawdę w każdym kolejnym filmie, czy to właśnie później w Jurassic World, czy teraz w Siedmiu Wspaniałych, grał właściwie ciągle tą samą rolę. Słyszałem takie stwierdzenie, że to jest taki Star-Lord na Dzikim Zachodzie i trochę tak jest, to znaczy tak jest po prostu, ale z drugiej strony to tak jakby zarzucić, że Indiana Jones to jest Han Solo właśnie w latach międzywojennych. Z jednej strony to samo, można to zarzucić aktorowi, że gra ciągle to samo, z drugiej strony, no jeżeli to się sprawdza i ludzie to lubią i z tego co słyszę po opiniach po tym filmie, no to Chris Pratt w większości osób się właśnie podobał, no to nie ma chyba w tym nic tak naprawdę złego. Ekipa w tym filmie w porównaniu z tą pierwotną wersją, którą pewnie niewielu z was pamięta albo widziało w ogóle, jest bardziej różnorodna, bardziej kolorowa, bo mamy i Meksykanina, i Azjatę, i Indianina, i właśnie Irlandczyka, w którego wciela się Chris Pratt, i mamy czarnoskórego łowcę nagród, w którego się wciela właśnie Denzel Washington. Także ekipa jest bardzo różnorodna, co jest na plus, natomiast niewykorzystanym potencjałem jest to, że tak naprawdę mało z tych postaci poznajemy. Poznajemy ich backstory, ich właśnie przeszłość, jak to się po polsku, mówmy po polsku. Dużo ostatnio widzę na YouTubie zapożyczeń z angielskiego i mnie to wkurza, a sam z tego korzystam. W każdym razie, mało o ich przeszłości, mało o ich jakichś motywacjach, tak naprawdę cytując tutaj klasyka, czyli pana Piotra Franceskiego, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I tak właściwie pół filmu na tym się opiera, że Denzel Washington zbiera ekipę, później wyruszają oni do miasta, które mają bronić, no i go bronią. Jak na western, no film o rewolwerowcach tak właściwie, jest tutaj zaskakująco mało strzelanin, bo tak naprawdę mamy dwie, z czego ta ostatnia no to jest naprawdę konkretna i ta scena w ogóle jeszcze przed tym ostatecznym pojedynkiem, to całe przygotowanie, trochę mi przypominało to, co się działo we Władcy Pierścieni, chociażby w Dwóch Wieżach, kiedy nasi bohaterowie szykowali się do bitwy o Helmowy Jar. I w ogóle tutaj niektóre sceny mi trochę to przypominają, bo kiedy na przykład jedzie właśnie ekipa rewolwerowców, to te konie są pokazane w takim slow-mo. No, trochę mi się to właśnie kojarzyło z Władcą Pierścieni i właśnie i te same przygotowania. Natomiast film jest bardzo poprawny i nie można mu za wiele zarzucić, no bo jest on dobrze zrealizowany, aktorzy są charyzmatyczni, rzucają non-stop takimi one-linerami, takimi, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, widzicie? Chciałem, żeby było po polsku, a sam rzucam ciągle te głupie angielskie zwroty. Takimi hasełkami, tak? Często łapałem się na tym, że zastanawiałem się, że tutaj postacie właściwie nie rozmawiają, tylko coś się dzieje i ktoś tak w jednym zdaniu musi spuentować, co jest oczywiście często dosyć zabawne, zwłaszcza w wykonaniu właśnie Chrisa Pratta, czy postaci, które mało się na przykład odzywają na ekranie, ale tam raz na jakiś czas wrzucą jakiś taki dobry tekst. I z jednej strony okej, to jest spoko, ale z drugiej strony jest trochę przesyt tego. Wiecie, czasami postacie mogłyby ze sobą po prostu porozmawiać, a nie rzucać takimi hasełkami.
I Nowych Siedmiu Wspaniałych zostało nakręcone w kategorii wiekowej w Ameryce, oczywiście, bo u nas kategorie wiekowe to okan dupy. Zostało nakręcone w PG-13, czyli dozwolone od lat 13, podobnie jak Suicide Squad. I powiem wam, że tutaj, okej, krew może nie bryzga i tak dalej, ale jest dosyć sugestywnie, no bo w jednej z pierwszych scen kobieta ubrana w suknię dostaje toporem w plecy. Powiem wam, że w jednej z pierwszych scen i powiem wam, że tak się, kurczę, mówię, wow, to jest PG-13? No i postrzały, kiedy ktoś dostaje, wygląda to sugestywnie i zastanawiam się, dlaczego ten film jest od lat 13 i dlaczego Suicide Squad jest od lat 13, a w Suicide Squad trzeba było wstawić kitowców, a tutaj są zwykli ludzie, dostają strzała, dostają właśnie nożem w brzuch, koleś zostaje przybity długaśnym nożem do ściany i jakoś to wygląda. No mówię, może krew się nie leje jak, nie wiem, ze świni, ale wygląda to moim zdaniem tak, jak powinno wyglądać. No nie rozumiem trochę tego, jak to jest, kurczę, z tym przyznawaniem tych kategorii wiekowych. No ale, no cóż, jedni to potrafią widocznie lepiej niż drudzy. Może ktoś komuś zapłacił, przekupili ich. Ten film miał być od 18, ale go ich przekupili, żeby było 13. Wiecie, ten film ma taki bardzo prosty morał, żeby nie myśleć tylko o sobie, żeby pomyśleć o tych ludziach wokoło, o innych. I ja wiem, że to jest taka hollywoodzka sztampa i wiele osób to już męczy i tak dalej, ale jest to gdzieś tam z mojej strony, tak przynajmniej mi się wydaje, gdzieś to prawdziwe jest trochę i w tych czasach trochę tego brakuje. Dlatego ten film mi się naprawdę podobał i bawiłem się na nim bardzo przyjemnie i wydaje mi się, że to jest po prostu Siedmiu Wspaniałych, to jest po prostu pyszny film. To jest film po prostu, na którym się dobrze bawisz. Tam nie ma, tak jak mówię, nie ma się za bardzo do czego przyczepić, bo historia jest prosta, ciężko spierdzielić tak prostą historię. Aktorzy są dobrani bardzo fajnie, dają radę w swoich rolach, rzucają tymi tekścikami, które są raczej zabawne. No bywają też takie, że mówię, oh my god, no już weźcie, porozmawiajcie normalnie, a nie tylko rzucacie tymi sucharami. Ale ogląda się to bardzo przyjemnie, dlatego jeżeli chcecie się wybrać na coś i wiecie, i trochę się tak wahacie, że wydacie pieniądze, a nie do końca może się będziecie dobrze bawić, to to jest taki bezpieczny wybór, jeżeli chodzi o film. Jak będziecie mieli repertuar, to Siedmiu Wspaniałych to jest taki bezpieczny wybór, że ani się nie wynudzicie, bo akcji może nie jest dużo, ale ona gdzieś tam jest tak dobrze rozłożona w czasie tego filmu, że nie ma jakichś takich większych dłużyzn, więc ja na swoją odpowiedzialność mogę wam polecić Siedmiu Wspaniałych. Dajcie mi znać w komentarzu, czy już byliście na Siedmiu Wspaniałych i jak wam się podobało. I kłania się Ormando, do następnego. Cześć!